Kolekcja się wzięła z czystego przypadku. Od przeczytania artykułu w gazecie natrafiłem na wspaniałe bombki, które mi się bardzo spodobały i zapragnąłem posiadać kilka sztuk z tych bombek, które widziałem w czasopiśmie. Nie wiedziałem, czy bombki są w specjalnych opakowaniach, które są wykonane w środku jest gąbka, która zabezpiecza dany element bombki przed stłuczeniem czy uszkodzeniem. Gwarantuje to po prostu komfort bezpieczeństwa tych okazałych przedmiotów, które tu widzimy. Ma pan w swojej kolekcji także bombki, które są sygnowane. Przez kogo? Tak. Znajdujemy w tamtej gabucie, może przejdziemy, są bombki, które były wystawiane w Muzeum na Kielnu. Są to bombki, jest to kolekcja, która była prezentowana na Muzeum Kremlowskim w 2007 roku. Są to egzemplarz z armatą, z dzwonem, z cerkwią błogosławionego Wasyla i pamięć Jazowa oraz te jajko z karetą. Przez kogo one są podpisane? Te akurat są z certyfikatami. Aha. Te dwie, te były wystawione w Muzeum na Kremlu i odkupione od Muzeum z Kremla. Mam całe mieszkanie załadowane. Mieszkanie jest ponad... Nie boi się pan. Nie dał się sprywatyzować. Rewelacje. Traci się bardzo wiele. Znaczy w tym sensie, że ja zatraciłem poczucie się pożegnania. Bo mnie to... Dziękuję. 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 D